Jesteśmy z Piotrkiem Sokołem po jego zwycięskiej walce na gali Battle of Warriors w Krakowie z Marcinem Mazurkiewiczem z Halnego Nowy Sącz. Piotrek, znakomita walka, moim zdaniem walka wieczoru. Opowiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo ja widząc to z boku, miałem wrażenie, że jesteś niezwykle skupiony, skoncentrowany i kontrolujesz to, co się dzieje w ringu. No jak to wyglądało już właśnie z perspektywy samego pojedynku, samego ringu? No, starałem się wyjść, zrobić swoje. Przeciwnik twardy, tak jak było widać, nie odpuszczał. Też starał się narzucić swoje tempo. Wydaje mi się ogólnie po walce, że mogłem zrobić więcej, prawda, ale też walczy się na ile przeciwnik pozwala. Jak się nastawiałeś na tę walkę? Miałeś przygotowaną jakąś taktykę? Chciałeś zacząć spokojniej? No bo on ruszył dosyć agresywnie. Jak sobie w głowie planowałeś tę walkę wcześniej? Czy w ogóle jakoś się na nią nastawiałeś, czy po prostu żadnego game planu nie było wcześniej? Planowałem raczej go punktować i dużo mocnych low kicków właśnie, żeby mu, nogę wykluczyć. No i później zaatakować wyżej troszeczkę, prawda? Jak było widać, stawił opór, fajnie przygotowany, że tak powiem. I widać, że miał serce do walki, nie? No właśnie, cała walka wasza rozgrzała publiczność. Powiedz, jak się walczy dla takiej publiczności? Nie wiem, czy już wcześniej miałeś okazję walczyć przed tak liczną własną publicznością. Kto był na gali, ten widział i słyszał przede wszystkim ten ogromny doping, który się niósł po sali. A wszyscy krzyczeli chyba w jednym momencie Sokół, Sokół. Jak się walczyło dla takiej publiczności? No, bardzo przyjemne uczucie, taki doping mieć mocny u siebie, prawda, ale wiadomo też związany z tym stres, nie? Żeby nie zawieść własnej publiczności u siebie. Także z jednej strony bardzo fajnie, z drugiej strony troszeczkę stresująco, prawda? Po takim efektownym zwycięstwie, co dalej? Jakaś przerwa, czy już jakieś kolejne starty szykują się i będziesz szedł za ciosem? No teraz kilka dni regeneracji i prawda, dalej jest propozycja już potwierdzona na walkę za miesiąc ponad, to będzie 16-17 listopada w Katowicach. Tam się odbędzie Puchar Polski Low Kick seniorów i mają być trzy walki gospodarzy z klubu Pako Katowice. I właśnie w jednej z walk miałbym walczyć z Tomkiem Gromadzkim z Pako Katowice i to była walka o pas zawodowego mistrza Polski low kick do 75 kg. Powiedz może jeszcze o nowych zajęciach, bo na twoich zajęciach, które prowadzisz z K1 są tłumy. Młodzi zawodnicy nie mieszczą się w sali, niedługo ruszamy z nową grupą. Więc może ty też od siebie zaprosisz nowe osoby na te zajęcia. No pewnie, zapraszam wszystkich młodych, chętnych, kto tylko ma ochotę. Poniedziałki, środa, 18, ruszamy z nową grupą, także widzimy się na treningu. Zanim będę ci życzył powodzenia w tej następnej walce, bo to jeszcze pewnie przed tą walką sobie porozmawiamy, opowiesz nam, jak idą przygotowania, no to teraz na tych kilka najbliższych dni jak najwięcej odpoczynku, regeneracji, dobrego jedzenia, tak żebyś mógł się zresetować i potem zacząć kolejne przygotowania do jeszcze większego wyzwania, tak? Bo ta walka następna to chyba będzie takie uwieńczenie tego roku. No myślę, że tak. Zdecydowanie.